Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny w życiu, przejawiający się na przykład w chorobach, w jakichś dziwnych zachowaniach, w swoich, dziecka, otoczenia, w tym, że na przykład nie mogę znaleźć pracy, nie mogę nawiązać relacji, czy czuję się po prostu jakaś taka dziwna, wypalona, w ogóle bez sensu. Widzę na przykład moje życie. I w tym wszystkim pomagam. Bardzo serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne, zapraszam na warsztaty czy webinary, które robię. I dzisiaj chciałam opowiedzieć Ci, tak troszeczkę pociągnąć temat zeszłego tygodnia, temat, kiedy zachowanie innych mnie rani, a dzisiaj chciałam Ci podsunąć taki temat, chcę zadowolić wszystkich. Kiedy chcę zadowolić wszystkich? I jest to temat bardzo częsty, no u kobiet to ten, ale też u facetów też, panowie też mają ten, z tym problem. Dzisiaj chciałam właśnie popatrzeć na to w ten sposób, że bardzo często mówimy, że właśnie ja tu wszystko poświęcam, a on, ona, ono nic. Po prostu zero reakcji, albo pomiatam, no, albo tak dalej. I w takich sytuacjach ja zawsze mówię, po pierwsze, trzeba zobaczyć całą moją historię, ponieważ to, że ja Tobie wszystko daję, poświęcam dla Ciebie wszystko i chcę Ciebie zadowolić, to jest może jakaś Twoja strategia na coś. Przeważnie jest to strategia na pozyskanie miłości. Ja chcę być kochana, w związku z czym ja Tobie daję wszystko i teraz ja chcę, żebyś Ty mi odwdzięczyła się miłością. Ale Ty na przykład, po pierwsze, tej strategii nie rozumiesz, po drugie, może jako dziecko, Ty jako dziecko, ja jako dziecko po prostu cały czas mam Ciebie jako mamę, która mnie zadowala, która wszystko mi robi, która po prostu... I ja w ogóle nie mam, no w ogóle nawet przez myśl nie przeszło mi, że być może Ty byś coś chciała ode mnie za to. Bo ja mam tak, że moja mama wszystko za mnie robi, wszystko mi poświęca, więc po prostu, jak to ja teraz mam coś dać? Jakby to tutaj nie. No i właśnie, nie uczymy na przykład naszych dzieci tego, że to, co się dzieje, to ma być, że branie musi być jakby połączone z dawaniem. Dawanie z braniem, branie z dawaniem. I że to jest takie przechodzenie. My też nie potrafimy tego. Nasze mamy się poświęcały. Też to były inne czasy, bo one na przykład musiały właśnie w tych kolejkach stać, chodzić do pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj... też to jakby no było takie zachwiane, to dawanie i branie. Ale i może też my jako dziewczynki, czy chłopcy też, nie nauczyliśmy się, że albo nauczyliśmy się tylko, że albo dajemy, albo bierzemy. Ale chodzi o to, że nasze życie to ma być właśnie taki przepływ między dawaniem i między braniem. I w momencie, kiedy ja daję coś więcej, a ja nic nie biorę, to jest tak, no wyobraź sobie, że masz tutaj taki wór złota, złotych monet. Taki, wiecie, jak w bajkach rysunkowych. I bierzesz, i dajesz to złoto, i temu, i temu, i temu, i na prawo, i na lewo, i szefowi, i koleżance w pracy, i mężowi, i dzieciom, i wszystkim. W zależności od tego, ile ten masz tych osób, którym to dajesz i od tego, jaki ten wór jest, to obojętnie, ale to prędzej albo później ten wór zrobi się pusty. Ty musisz brać i rozdawać te złote monety, to wszystko, co masz, te wszystkie talenty, ale też brać od innych, żeby w tym worze, który masz, żeby cały czas on był pełny. Żeby cały czas była równowaga.
W porozumieniu bez przemocy mówią o czymś takim jak koszyczek empatii. Koszyczek, moje serce powinno czuć, że jest właśnie, że daje, ale też bierze. Że daje, ale też jest zaopiekowane. Też my, jako odpowiedzialne osoby za siebie, za swój woreczek, za swój koszyczek, my musimy zadbać o to, żeby ten koszyczek doładować, żeby ten wór doładować. A możemy to tylko zrobić tym uważnością na siebie, na swoje potrzeby, na to, co jest dla mnie ważne. I na pewno nie będzie to na bazie poświęcenia się. Poświęcenia się dziecku, czy poświęcenia się rodzinie. I tutaj właśnie nie mów, bo w tym momencie nie mówimy o jakimś poświęceniu się, że ja tu życie oddam za moją rodzinę i w ten sposób oni będą żyli i tak dalej, czy przeżyją, tak jak to było w historii, tylko że w tym momencie my się poświęcamy, że na przykład że dziecko dzięki temu, że my się poświęcamy, ma na przykład PlayStation, że ma coś Wii, czy ma coś tam innego, że ma najnowszą grę i to jest nasze poświęcenie. Czy to naprawdę jest adekwatne? Czy na pewno jest twoja, jakby twoja ofiara? No jest adekwatna do tego, co dajesz, nie? Co ta osoba ma. Więc tutaj tutaj zawsze zapraszam do takiego spojrzenia na to. Natomiast takim głębszym tematem w tym, że ja oddaję wszystko, chcę zadowolić wszystko, jest to, że po pierwsze właśnie działamy z takiego miejsca, że ja poszukuję miłości. Chcę, żeby ktoś się mną zaopiekował, żeby ktoś był, żebym, no właśnie, żeby się mną zaopiekował, żeby dał mi miłość. I robimy to z takiego bardzo często, z takiego miejsca poczucia winy i miejsca wstydu. Czyli, że mi jest wstyd, że jeżeli na przykład moje dziecko pójdzie, nie wiem, a mi teraz przyszło w dziurawych spodniach, bo w nocy tam, bo zrobił sobie wczoraj dziurę, nie ma nowych i teraz mi jest wstyd, że moje dziecko idzie w dziurawych spodniach, bo nie zdążyło mu łatę przepiąć czy coś tam. Jest mi wstyd, albo czuję się winna, że wcześniej nie pomyślałam o tym, że on może sobie rozwalić spodnie i na przykład nie kupiłam mu większej ilości spodni, czy tam wiecie. Chodzi o to, że odzywają się w nas wtedy takie różnego rodzaju emocje. A te emocje no, zostały w nas zasiane. Zasiane zostało w to, że na przykład na miłość musimy zasłużyć. Zostało zasiane to, że jeżeli coś robimy źle, to nam jest odbierana ta miłość. Jeżeli coś, no właśnie, działamy, że to twoja wina, że to ty nie pomyślałaś, że to ty nie zrobiłaś, no w ogóle, a jak ty tak? I tutaj odbierana jest nam nasza, jest nam miłość, miłość do nas. I tutaj właśnie to jest też taki, taki aspekt, który jeżeli jesteśmy dzieckiem, mamy wrażenie, że rodzice mogą nam dać miłość i że ich miłość zależy od naszego zachowania. No to jest nieprawda, ale w wieku dorosłym nie dość, że musimy tutaj zwrócić uwagę na ten aspekt w wychowaniu naszych dzieci, to jeszcze wchodzimy w coś takiego, że żyjemy tym dzieckiem. Będąc 50-latką, ja żyję, reaguję właśnie na poszukiwanie miłości jak 3-latka, 2-latka, 5-latka. Nie robię tego jak 50-tka. Czyli świadomie, szukając miłości i no właśnie. I teraz jeszcze też najważniejsza rzecz. Miłość mamy w sobie. I nikt nie może nam dać miłości.
I to, co na przykład w ostatnim wideo mówiłam o torebce, że ci zabiorą torebkę, no bo no ona jest taka fizyczna, nie? To samo z miłością. Miłości nie mogą ci zabrać, no bo ona jest, nie jest fizyczna. Nie mogą ci dać. Miłość masz w sobie. I tylko w zależności od tego, ile się w tej miłości zanurzysz, na ile ją zaktywujesz, to będziesz czuła tą miłość lub nie. Że inni nam dadzą miłość, dadzą, mogą dać nam bliskość, mogą nam dać ciepło, mogą nam jeszcze inne rzeczy dać. Tutaj też, dobra, każdy z nas ma swoje jakby typy, jak chce, żeby okazywano mi miłość. I tutaj warto sobie zobaczyć, jak ja lubię, żeby mi okazywano miłość. Czy to jest dotykiem, czy to jest wzięcie mnie na jakąś kolację do teatru, czy to są właśnie jakieś momenty intymne, czy mówieniem, czy prezentami, jak tutaj to u mnie, nie? Ale chodzi o to, że w nas jest miłość i my zapominamy o tym. My tylko czekamy, żeby ktoś nam dał miłość. No ale chwileczkę możemy poczuć, że tym, ja mogę poczuć, że ty mnie kochasz. Chwileczkę, bo na przykład, nie wiem, zadzwoniłaś do mnie, zapytałaś się o to, jak się czuję, bo może, nie wiem, wspierasz mnie na przykład w jakimś cięższym momencie. Ja mogę poczuć tą miłość. Ale jak tylko odłożymy słuchawki, jak tylko znowu się ten zaczyna mój brak miłości. Dobra? I dlatego bardzo tutaj zachęcam nad tym, no jak z tego wyjść, no to kroki są znowu bardzo proste. Poczuć, co się dzieje. Jeżeli ja chcę dawać wszystko wszystkim, że chcę zadowolić wszystko, jak ja się z tym czuję, co to we mnie otwiera, co się dzieje, ile tak naprawdę w tym wszystkim jest prawdy, a ile jest dramatu, co ja tam poszukuję i zobaczyć właśnie to poszukiwanie miłości. No i wziąć odpowiedzialność za swoje emocje i integrować. I na przykład na szkole emocji dla rodziców pracujemy taką sprawę, jak właśnie zadowalanie dzieci. I jak to zrobić, żeby była równowaga między tym, co ja dziecku daję, a tym, co ja od niego biorę. I poszukać, nie że równowagi, ale to, że ja na przykład od mojego dziecka wymagam, czy że moje dziecko ma pewne zasady, pewne, nie wiem, pewne no zasady, punkty, które musi zrobić, no po prostu. Jeżeli ja od niego tego wymagam, to wcale nie znaczy, że jestem złą mamą. To wcale nie znaczy, że coś ze mną jest nie tak, wręcz przeciwnie. I teraz jak zrobić, no bo jeżeli tak, jeżeli ja jestem, czuję się złą mamą, ponieważ ja wymagam, żeby moje dziecko, nie wiem, ścieliło łóżko, to ja to robię z poczucia winy, robię to z pewnym napięciem, robię to też z pewną złością, takiego przypilnowywania. Więc znowu trzeba zobaczyć, jak się z tym czuję, czy mi jest okej, czy ja to robię, dlatego, że mam taką potrzebę i widzę, że to jest dobre dla mojego dziecka i wiem, że to jest dobre dla mojego dziecka, dla naszej relacji, dla naszej rodziny i dla mnie, czy ja to robię ze względu na strach, na wstyd, na jakąś poczucie winy, czy na właśnie na poszukiwanie miłości. Teraz jeżeli moje dziecko, ja będę zmuszała do ścienia łóżko, no to ono mnie nie będzie kochać. Jeżeli ja jestem zagmatwana w jakieś takie historie dramatyzacyjne, no to po prostu będzie ciężko ciężko w ogóle cokolwiek osiągnąć z dzieckiem. I wtedy no będę wchodzić w to w koło, że ja daję wszystko, a nic w zamian. I chcę zadowolić wszystkich. I nikt nie dba o mnie. Więc bardzo serdecznie zapraszam Cię do tych powyższych, do tych czterech punktów. Zobacz, jak to jest u Ciebie, co czujesz, jak z tym się masz. No i zapraszam do integracji. Zapraszam też do szkoły emocji dla rodziców, gdzie pracujemy
No wszystkie emocje. Pracujemy to, jak się czujemy, dlaczego się tak czujemy, rozkminiamy nasze zachowanie i teraz jak to zrobić, żeby na to nie wpływało na nasze dzieci. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Cudownych, wspaniałych, transformujących zmian i cudowności. Pa, pa.